Witam was wszystkich serdecznie, z tej strony Król Żółci. W obwodzie zaporowskim Rosjanie podejmują kolejny zryw. Zajęto miejscowość Merna. Teraz sama wioska nie jest duża, ale jest to wysunięta pozycja. Dotychczas w szarej strefie. Wcześniej wojsko nawet nie próbowało tam wejść. Co to znaczy? Ano przygotowanie do kolejnego, troszkę większego tym razem ataku. Rosjanie atakują teraz miejsca na różnych liniach frontu, po to, by rozciągnąć możliwie jednostki ukraińskie. Mały atak, czekamy na odpowiedź. Doktryna NATO zakłada utrzymywanie presji za wszelką cenę, więc w ten sposób ukraińska armia musi atakować na całym froncie, choć jest teoretycznie w defensywie. Próby wkroczenia na terytorium Rosji nadal trwają. Tym razem jednak większe natężenie obserwuje się przy granicy z obwodem charkowskim. Antyputinowscy powstańcy chwilowo wyzwolili miejscowość Kołkowskie. Mówiąc po ludzku, weszli do pustej wioski, bo z niej już dawno wszystkich ewakuowano. Zdjęli flagę rosyjską z lokalnej szkoły, zrobili selfie i uciekli. A Rosjanie to wszystko obserwują i potem wiedzą na przykład, gdzie zrzucać bomby. No to towarzystwo nie osiąga nic oprócz kiepskiego PR-u dla kraju, który nie uważa ich nawet za ludzi, przeciwko swoim rodakom. No nie wiem, czy znajdę jeszcze w tej wojnie bardziej żałosny widok. Zresztą niespecjalnie jestem nawet w stanie sobie takowy wyobrazić na tę chwilę. Oprócz tego mamy ostrzały samych miast. Na Białgorod spadły rakiety z amunicją kasetową. Przypomnijmy, broń zakazana przez konwencję genewską. Wybory w Rosji zakończyły się zatem zwycięstwem Putina. Chyba nikt nie liczył na inny wynik. Dokładnie 88% przy rekordowej frekwencji. Na tę chwilę to nawet inni kandydaci nie specjalnie próbowali mu w tym przeszkodzić. Co ciekawe, żadnych większych rozrób w głębi kraju nie było. Oczywiście Zachód nie uznaje tych wyborów. Pytanie, czy ktokolwiek uznaje Zachód za kompetentnych w tej sprawie. Mieliśmy kilka zabawnych, propagandowych filmików rzekomo z wyborów. Chociażby o aresztowaniu przy urnie wyborczej człowieka rzekomo głosującego na opozycję. Problem w tym, że wcześniej wypuszczono film z lokalu wyglądającego tak samo. Też z aresztem nawet pan z rzekomej komisji był ten sam. Ja już nie mam słów, naprawdę, nie stać ich nawet na wymianę paru rekwizytów i wynajęcie innego statysty. Te komisje to u nich tak jak u nas przedszkola, tak jak i u nas też jakieś przedszkola czy domy kultury. To nie trzeba nie wiadomo jakiej scenerii, by to dobrze zasymulować. A co do wyników, to tak jak mówię, jest wojna, to nie czas na zmianę przywódcy, ludzie głupi też nie są. Więc w przypadku konfliktu zbrojnego obecne władze zawsze mogą liczyć na większe poparcie. Oczywiście dopóki wojna nie idzie jakoś tragicznie. Zełański też zawdzięczał temu swoją popularność. Zresztą sam Zachód pomógł Putinowi, bombardując regiony przygraniczne. W Naddniestrzu natomiast mamy pierwszy przypadek zaatakowania rosyjskiego garnizonu. Dron ukraiński zniszczył śmigłowiec Mi-8. Nie wiem, czy początek to jest czegoś większego, czy Ukraińcy są tak zdesperowani, by dowieść po prostu teraz cokolwiek. Choć ja myślę, że idąc logiką tych przygłupów z Waszyngtonu, to fiasko ofensywy na Rosję trzeba teraz przykryć ofensywą na Naddniestrze. I pewne przygotowania można już poniekąd zauważyć, bo ostatnio aktywność wszelkiego rodzaju doradców zwiększyła się właśnie w graniczącym z Naddniestrzem obwodzie odeskim. Miał tu nawet przylecieć minister obrony Wielkiej Brytanii Grant Schwabs. Miał, bo po kilku atakach rakietowych na Odessę, podobno również na znajdujący się tam właśnie doradców, no wizytę po prostu odwołano. Choć to może być też nie tylko kwestia Naddniestrza, a fascynacji po prostu Wielkiej Brytanii, która wciąż nie może się pogodzić, że Britannia Rules the Waves to pieśń przeszłości. W Odessie podobno też mają się uaktywniać w tej chwili prorosyjscy partyzanci. Znowu za rękę nie złapałem, ale nie jest to nic niemożliwego. To jeden z bardziej prorosyjskich w końcu regionów. Powiem więcej, jak dla mnie to i tak jest trochę późno. Umówmy się, ci ludzie też są powiązani z rosyjskim wywiadem.
Zresztą w dzisiejszych czasach jakakolwiek akcja społeczna niepowiązana z wywiadem czy rządem, to się zazwyczaj kończy fiaskiem. Zresztą tak przy okazji, to wśród zabitych w tym ataku w Odessie, o którym mówiłem w poprzednim filmie, no jednym właśnie z zabitych okazał się szef odeskiego oddziału służb bezpieczeństwa. Także sprzątnięto tam dosłownie cały zarząd. Przyczyną też może być mniejsza aktywność kontrwywiadu, bo na tę chwilę większość jednostek Urzędu Bezpieczeństwa poszło na front, ewentualnie łapie ochotników siatki, więc nie ma komu nawet rozpracowywać siatek, ale szpiegowskich. Na Ukrainie mamy też kolejne zmiany personalne. Odszedł legendarny Jurij Ignat, rzecznik sił powietrznych Ukrainy, który jako jedyny z tych gadających głów od czasu do czasu odważył się skrytykować swoich przełożonych. Sam się zdziwiłem, że utrzymywał się na swoim stanowisku tak długo, no ale jak założnego daje rady się pozbyć, to i na niego przyszedł czas. W Rosji natomiast Putin zapowiedział już ulgi podatkowe dla żołnierzy walczących na wojnie. Konkretnie to chodzi o podatek od nieruchomości. Za zabitych albo za rannych dostaje się całkiem duże jak na Rosję wypłaty. Tak samo dostaje się dodatkowe pieniądze za przebywanie w strefie walk. Więc teraz, jeżeli taki żołnierz spędził bardzo dużo czasu na tej linii frontu i został ciężko ranny albo i umarł, to jego rodzina będzie największymi burżujami na wiosce, bo to z wiosek w większości się ci żołnierze rekrutują. I teraz, jak taka rodzina weźmie te pieniądze i kupi sobie dom gdzieś w cywilizowanej części Rosji, nawet niekoniecznie w aglomeracji moskiewskiej, to jest to dla nich kompletnie inny świat. Jak taki mały Iwanek, synek takiego żołnierza, przeniesie się z szałasu w lesie do mieszkanka w większym mieście za pieniądze, które jego bohaterski tata zdobył ginąc w walce ze zwolami ciemiężącymi bratni Słowian, no to taki Iwanek potem zrobi wszystko dla mateczki Rosji. W ten sposób tworzy się tak zwane kadry, czy to rządowe, czy to stricte partyjne. U nas niestety jedyną siłą, co coś takiego choć trochę ogarnia, to jest Radio Toruńskie. W Azerbejdżanie wylądował szef NATO, Jens Stoltenberg. Oprócz tego odwiedzi on później też Gruzję i Armenię. Po co? Ano po to, by spróbować odciągnąć te kraje jeszcze bardziej od Rosji. To chyba oczywiste. NATO w założeniu ma się rozrastać w nieskończoność. Kaukaz był następnym po Ukrainie przystankiem. Jako że ci rządzący nie znają czegoś takiego jak adaptacja, to nawet jeżeli krok poprzedni się nie udał, to po prostu kontynuują następny, jakby się nic nie stało. Nawet jakby teraz udało się to towarzystwo wciągnąć, to jedyne połączenie mamy przez Turcję. Erdogan będzie miał jeszcze większego lewara, a on w NATO jest tylko teoretycznie. Olaf Scholz odwiedził Jerozolimę. Mówił, że Niemcy nie pozwolą Palestynie cierpieć. No to niech nałożą sankcje na Izraela, nie ściskają sobie z nimi rączki. Ale oni wiedzą, że muszą coś zrobić, bo poparcie dla Palestyny jest po prostu za duże i na tę chwilę nie da się już z tym nic za bardzo zrobić. USA z Izraelem natomiast planują teraz nad zawarciem kontraktu na rzekomą ochronę konwoju z pomocą humanitarną. Kontraktami zajmują się oczywiście prywatne firmy wojskowe, czytaj po prostu najemnicy. I ja zapewniam was, że nie będzie tu chodzić o ochronę żadnych konwojów, które to zresztą też ochrony za bardzo nie potrzebują, ewentualnie ochrony przed izraelską armią. Wojsko amerykańskie ma teraz budować port do przesłania pomocy humanitarnej do strefy gazy. Amerykańscy najemnicy mają ją ochraniać. Innymi słowy, tak naprawdę chodzi o wysłanie morderców do pacyfikacji gazy pod pretekstem pomocy humanitarnej. No ja myślałem, że bomb z demokracją to nic nie przebije, ale jednak. Jedyne co tu stoi na przeszkodzie tego diabolicznego planu, to paradoksalnie sam kapitalizm. Bo co prawda nie wiem ile chcą na to wyłożyć, ale to nie jest łatwy kontrakt. Raz, że spalą sobie mosty wśród potencjalnych klientów, wśród na przykład części państw Afryki czy Bliskiego Wschodu, to dwa, z jakiegoś powodu szukają tego alternatywnego mięsa armatniego. Irak, Afganistan, jakieś ochranianie pól naftowych w Afryce, no to jest dobra robota dla najemników. Ale szturmowanie Palestyńczyków w budowanych przez lata tunelach
To dużo trudniejsze zajęcie. Już chyba lepiej nawet na Ukrainę jechać. A kontraktów dla takich najemników, wbrew pozorom, jest jednak sporo. Więc pytanie, kto w ogóle chciałby się teraz podjąć takiego zadania? Niger zerwał ze Stanami Zjednoczonymi umowę wojskową. Kraj ten wyrzucił wcześniej Francuzów. Z Amerykanami udało im się jednak dogadać w zamian za przywrócenie pomocy humanitarnej. Teraz jednak rząd kazał im się wynosić z kraju, choć ja na tę chwilę sądzę, że to są nadal jednak takie twarde negocjacje. Amerykanie mają dużo pieniędzy w przeciwieństwie do Nigru, a położenie tego kraju jest jednak dość dogodne, bo on jest tak pośrodku szlaków zaopatrzeniowych dla amerykańskich baz na całym kontynencie. Więc ja myślę, że mogliby jeszcze wydoić ze Stanów parę miliardów, a PKB tego kraju to miliardów 20, więc to byłby naprawdę duży zastrzyk gotówki. Jakbym był na miejscu tego prezydenta, to ja bym tak zrobił i się nie poświęcał w ramach walki z amerykańską dominacją, bo o niej można mówić różne rzeczy, ale walczyć to jeśli już powinny z nią kraje, które na to po prostu stać, a nie mało państwo w Afryce, gdzie połowa dzieci nie dożywa wieku dorosłego, bo ginie z głodu. Jeśli te filmy są dla Was przydatne, zostawcie łapkę, subskrypcję, bo to mi pomaga w rozwoju kanału. A jeśli macie własne przemyślenia, komentarze są Wasze. Dziękuję.